Cześć, witajcie z tej strony Jayko. Witam was w otwieraniu paczek w celu zdobycia inform Ronaldo albo Messiego. Jednego z nich byłoby fajnie. Dobra, zacznijmy od początku, ponieważ jak widzicie jest trochę kasy na moim koncie. Zanim zaczną się pytania typu Jacob, skąd masz tyle pieniędzy? To powiem tak, 300k kupiłem na Allegro, resztę mam ze sprzedanych rzeczy. Co mam na myśli mówiąc sprzedane rzeczy? Otóż to, moi drodzy, że postanowiłem totalnie pozbyć się wszystkich moich składów, zostawić tylko BPL, czyli mój najlepszy, bo jakimś trzeba grać. Ale wszystkiego się pozbyłem. Tak samo wszystkie jednorazowe karty sprzedałem. Wszystkie herby, stroje, te pierdoły. Nie mam ani jednego gracza. To są wszyscy moi gracze w klubie obecnie. No tam chyba jeszcze trzech, których nie udało mi się sprzedać, ale to nimi się potem zajmę. Marcelo, Higuain i wszyscy inni są sprzedani. W celu, dlaczego to zrobiłem? Żeby wykorzystać tą sytuację, że jest Ronaldo i Messi do zdobycia, otwierać jak najwięcej paczek i wszystko to, co zdobędę, będę po prostu starał się na bieżąco sprzedawać. Czyli załóżmy, wypełnię wszystkie jednorazowe, poza wizją je sprzedawał. Oraz jeżeli trade pill mi się cały, czyli stos kart zapełni, także będę wszystko sprzedawał. I będziemy otwierać, nie wiem, tak 10 do 15 paczek w jednym odcinku. Odcinków będzie więcej. Ile? Nie wiem, ile zależy na ilu mi się kasa skończy. Dobra, ale teraz przechodzimy do jeszcze jednej ważnej rzeczy, ponieważ mam dla was 100 tysięcy monet do wygrania. Więc jeżeli ktoś jest chętny, żeby zdobyć sobie 100k dla swojego menadżera, znaczy jako, wiecie, do swojej gry. To jest dobre, bardzo dobre na rozpoczęcie oraz idealne do otwierania paczek. Więc jeżeli ktoś ma ochotę zdobyć Ronaldo albo Messiego, chciałby spróbować chociażby, ale nie ma obecnie funduszy, to ja wam daję właśnie taką okazję. Ale, uwaga, ale to nie jest konkurs typu, znaczy będzie losowanie, ale to później. Natomiast musicie odpowiedzieć poprawnie na jedno pytanie związane z moim trybem kariery, czyli Brightonem. W którym odcinku Ezekiel przeszedł do naszego klubu? I mówię przeszedł, gdzie już trafił, nie kiedy o niego zaczęliśmy się starać, tylko kiedy przeszedł do naszego klubu. Dokładnie odcinek i nazwę odcinka. Z tych, którzy dobrze odpowiedzą, wylosuję jednego szczęśliwca, który będzie mógł rozkoszować się swoimi 100 tysiącami. Ja pokrywam jeszcze te 5% prowizji, czyli 100 tysiącami będzie mógł się cieszyć, zrobić skład albo otwierać paczki. Dobra, to jest słowo wstępu, już trochę nam czas upłynęło, więc wydaje mi się, że możemy przechodzić do otwierania paczek. O, jeszcze wam pokażę, że tutaj jest pusto. Obserwowanych nie mam. Nie mam czegoś takiego jak jednorazowe, jak widzicie. Piłek mam tylko jedną. Stadionów też tylko jeden. Wszystko jest wyzerowane. Idziemy od początku i zobaczymy, jak długo uda mi się jechać na samych, no na tej kasie, co jest teraz. Dlatego pamiętajcie, 100 tysięcy do was, reguły znacie, pewnie jeszcze w opisie będą. Okej, no to co, jedziemy pierwszą paczkę w tym odcinku. Wow, zobaczmy, co my tu mamy. Nikogo, ale tym razem rozważnie. Albo może to on może chodzić wysoko na jako srebrny zawodnik. Okej, zatrzymamy sobie go. Wszystko wysyłam do klubu. Tylko tego musimy. Ale on. No nie, no dobra, chociaż nie. Nie będę marnował sobie. Szybka aukcja. Dobra, szybka aukcja na godzinę. Jeżeli się nie sprzeda, to trudno. O, będę od razu jeszcze wam mówił, że te stroje, stadiony będę wystawiał od razu za 150, bo nie liczę, że mogą się za więcej sprzedać. 3, 4, 2, 1. Też średnia za 150 wystawiamy. I stopę możemy w sumie na razie do jednorazowych. A to wszystko idzie do mnie. A potem zajmę się sprzedawaniem tego wszystkiego. No to wszystkiego do klubu. No i potem jak za odcinkiem na początku drugiego pokażę wam, ile mi się udało zdobyć. I tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że łapiecie, o co chodzi. Idziemy dalej. Kolejne nic. Different. Super, że wyjątkowy złoty zawodnik, naprawdę masakrycznie. No, tak jak mówiłem, szybka aukcja. Jeżeli one się nie sprzeda. Znowu Everton? No proszę was, proszę was. Jeżeli to się znowu nie sprzeda, to. Nie, to był odruch. Zły odruch.
do klubu wszystko idzie. Okej, idziemy dalej. Trzecia paczka na dzisiaj. I co? I co? Ha? Moi drodzy, witamy naszego bramkarza Joe Harta z Manchesteru City. Czyż to nie wspaniale, że nam się trafiają bramkarze? Wow, 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 wow. Zaraz sobie zobaczymy na jego cenę szybciutko. No, jestem zadowolony, zadowolony jak najbardziej, że trzecia paczka i całkiem nieźle rozpoczynamy to otwieranie paczek. Piłeczko, no wiecie co, piłeczek nawet nie będę sobie wystawiał. Te mogę spróbować, ale wątpię. Wszystkich wysyłam do klubu, okej, nie discard, nie discard. Szybko zobaczymy sobie po ile Joe Hart chodzi, bo nie jestem do końca pewny, ale na pewno dużo, bo jest to wspaniały zawodnik. Poziom złoty, narodowość England, Barclays i dajcie mi Manchester City. Ile? No, 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 no i o to chodzi. Za 50 go pchniemy pewnie jakoś tak. Jakoś tak go pchniemy. Bardzo mnie to cieszy. Nie spojrzałem na formację. Ale Joe Hart trafiony w trzeciej parce. No to jedziemy z czwartą. Joe Hart. O, czy Joe Hart teraz nam da kogoś innego niż Joe Harta dobrego? Gurków. Średnio. Sako i Rodrigo. Bardzo średniowo. Szybka aukcja na tego pana. I na Bordeaux Herb. Także szybka aukcja. Główki. No i reszta idzie do klubu. Okej. I jedziemy dalej. Piąta to jest paczka. Gordozo. Coś mi się, coś tak czuję, że po tym jak trafiliśmy... O, cieniutko. Po tym jak trafiliśmy... Używamy karty Harta. 3, 5, 2. Formacja na menadżera. No proszę, proszę. A, jeszcze tu jest ten strój, ok. Reszta do klubu. To będzie cienko z moim szczęściem. Ja mam tak, że mi się wykorzysta, to jest koniec. Koniec i nic zupełnie. Maduro, 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 Maduro. Już chyba trzeci czy czwarty raz w życiu go mam, nie? I to na, chyba nawet na nagrywaniu filmików. No nic, najwyżej go zdiskartujemy, ale to potem. Szybkie aukcje. Dobra. Wysyłamy wszystko do klubu. Wszystko idzie do klubu, tak jak mówiłem. Prędzej nam się chyba jednorazowe skończą, no ale potem będziemy... Która to jest? Szósta? Piąta? Piąta? Szósta? Szósta. Higuain! Ale on jest tak gówno, sprzeda się. Bo go przed chwilą sprzedałem za 7000, no to on mniej więcej będzie za tyle samo, jeszcze ma gównioną formację. No ale dobra, no. Może być, w sumie na pewno ta paczka się zwróciła, co mnie bardzo cieszy. Nike, wybacz, ale idziesz do tego. Idzie do klubu. Higuain, Johar, no nieźle, nie jest źle, naprawdę. Co prawda więcej szczęścia było wcześniej. Czy wcześniej jak wcześniej. Johar, mam na myśli Joharta. No, patrzcie, kogo my tu mamy. Clichy. Pewnie i tak francuscy się znajdą od poprawiania mnie i jeszcze więcej ludzi innych. No, to jest akurat dobra paczka. To na pewno się zwróci. On nie chodzi tanio, z tego co wiem. Znaczy tanio, mówię, nie chodzi za 300 monet, no. O tym chodziło. Dobra, siódma paczka, siódma jakoś tak. Amaury. Amaury, kto to jest? No, czterogwiazdkowy z Parmy. Szczęsny. Modyfikator. Środkowy pomocnik ofensywny. Do środkowy pomocnik. Ta karta jest tak droga, że to jest aż niewiarygodne, że karta inna niż zawodnik może tyle kosztować. I z tego się bardzo cieszę, bo za to ogarniemy co najmniej 5 tysiaków. Co najmniej. Tyry, tyry. Okej. No to wysyłamy do klubu, żeby się nie pomylić z discardem przypadkiem, bo to by było... Jezus, co ja bym zrobił wtedy? Bym był zły. Ósma! Gabi, miałem go ostatnio, musiałem go zdiskartować, ponieważ... No, ale on będzie dobry. Prawy obrońca, 74. Może pójść za dużo, naprawdę. Za dużo, za dużo. A nie tak to miałem zrobić. Dobra, trudno, potem sprzedam.
Znaczy ja zakładam i tak, że większość z tych kart, które wystawiam, się i tak nie sprzedadzą i będę musiał je dyskartować. No ale tak dla czystego sumienia wolę spróbować. Na tym handlu się trochę pobawić. Vanderwart. Miałem, to był chyba on w mojej pierwszym otwieraniu paczek. Cieszyłem się, że jest kimś dobrym, okazał się nikim dobrym. Także teraz się nie będę cieszył. Okej, no to idą do klubu, bo nie no, sprzedamy go za jakiegoś tysiaka może. Teraz która? Dziewiąta? Dziewiąta. Otwieramy Joe Hart. Henry, Thierry Henry. On akurat może całkiem nieźle chodzi z powodu tego, że jest właśnie w amerykańskim składzie. Niemniej jednak 79, no ten kiedyś zawodnik był niesamowicie dobry, ale kochałem go naprawdę. Oglądać jaką gra, co on wyprawia, było po prostu boskie, ale no cóż, skończyło się, nie? Potem jak przeszedł, no jednorazówka pełna, no to sprzedajemy, no okej. Okay. Kolano, wątpię, żeby się sprzedało, a nóż. Wszystkie teraz idą do tego. Dobra, no to co, jeszcze z dwie paczuszki sobie otworzymy, a dwie paczuszki. A co, jak, a mogę, Cahill. Ale to nie ten, to jest ten, jakiś Ameryki, Distin. Szczerze, nic tu nie ma. Luis Gustavo, jedynie chyba najlepszy z nich wszystkich. Strój Atletico. Okej, a wszystko inne idzie do mojego tego. Aha, no tak, nie wszystko. Te karty chodzą po 400, no dobra, 300-400 monet, także nie jest wcale źle. Morale. A czy te srebrne akurat mniej są warte, to na pewno. Okej, dobra. No to może w sumie do zapełnienia. To w sumie będzie chyba ta ostatnia paczka. Okej, no to ostatnia. I kogo? Spachicz. Gdzie jest mój info Ronaldo albo Messi? Where is Ronaldo? Where is Messi? Bo tutaj nie ma nikogo. Dosłownie nikogo. Chyba wysyłamy wszystkie karty do klubu. Zostanie nam tu ich trochę. Ale tak idealnie na sprzedanie ich. Szybka aukcja, proszę, jak to idzie. Jepa. No, także widzicie jak to będzie wyglądało. Potem sprzedam to wszystko. Zobaczymy jaki mi się profit zrobi. Dokładnie potem wam policzę to. Ze sprzedanych tych kart, które zdobyłem. Czyli prawie wszystko pozajmowane. Obecnie mamy 395, przypominam 100k idzie do was, więc nie liczę, że mamy około 300, potem jak sprzedamy powinniśmy mieć około 350, coś takiego. Tak czy siak, dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i jeżeli się, no nie wiem, w sumie zastanawiam się, czy wrzucać to codziennie, czy to dwa dni, do środy, czwartku mam czas, żeby ponagrywać te wszystkie serie. Bo potem Ronaldo i Messi znikają, także zobaczymy. Do usłyszenia kolejnym razem. Dajcie znać, czy się podobało. Łapka w górę zawsze jest mile widziana i komentarz. Do usłyszenia kolejnym razem.